Były reprezentant Polski w piłce ręcznej Patryk Kuchczyński gościł w piątek 7 grudnia w Kozienicach. Szczypiornista, związany obecnie z Orlętami z Woleń, poprowadził pokazowy trening piłki ręcznej pod nazwą Trenuj z Eneą dla uczniów z kilku kozienickich szkół. Mam nadzieję, że to nie będzie jednorazowa akcja i takich powiedzmy zjazdów, treningów pokazowych będzie dużo więcej. Więc no, widzę tutaj na pewno przyszłość, ja na co dzień pracuję też z młodzieżą i wiem, jak ciężko jest przekonać do uprawiania sportu, a tutaj widać, jak na załączonym obrazku tych dzieciaków jest bardzo sporo i to mnie bardzo, bardzo cieszy. Piątkowy trening odbył się w hali sportowej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu. To inicjatywa Enei Wytwarzanie, która aktywnie wspomaga lokalny sport. Cieszymy się, że udało nam się zorganizować kamp czy też pokazowy trening dzisiaj z udziałem pana Patryka. Jest to efekt współpracy Enei Wytwarzanie z lokalnymi klubami sportowymi, też zaangażowania naszego społecznego w rozwój sportu nie tylko na poziomie profesjonalnym, seniorskim, ale dzisiaj schodzimy na dół piramidy szkolenia, czyli tam, gdzie szkoli się młodzież i właśnie po to jest ten dzisiejszy trening. A dlaczego uczniów kozienickich szkół Enea zaprosiła na trening piłki ręcznej, a nie innej, bardziej popularnej dyscypliny? Mamy wrażenie, że w Kozienicach ta dyscyplina jest troszkę nieobecna. Są dwie szkoły. Jedna mówi, żebyśmy rozwijali te dyscypliny, które już w mieście są, już drużyny się zawiązały. Piłka ręczna również jest dyscypliną przyszłościową, ciekawą. No i mamy nadzieję, że po prostu taki trening pozwoli na rozwój tej dyscypliny w naszym mieście. Spotkanie rozpoczęło się od rozgrzewki, w której aktywny udział wzięło 11 uczniów kozienickiej czwórki. Później Kuchczyński poprowadził trening. Ćwiczyli podania, ataki i rzuty do bramki. Szczypiornista udzielał uczniom wielu cennych wskazówek dotyczących techniki gry. Był też czas na pamiątkowe zdjęcie. Zapytaliśmy uczestników treningu z wicemistrzem świata, jak podobało im się spotkanie i czy wiążą swoją przyszłość z piłką ręczną. Fajnie było, długo w piłkę ręczną ogólnie nie grałem, bo miałem złamaną rękę, ale fajnie było, super trening. No ja ogólnie teraz w klubie gram w siatkówce, co nie, jeszcze nie wiem, nie wiadomo. Jeszcze nie wiadomo, jakie plany na przyszłość. Trening był ciekawy, myślę, że fajna inicjatywa ze strony szkoły i wiadomo organizatora, że zabrał nas na taki trening, mogliśmy potrenować z byłym reprezentantem Polski. Tak samo kolegi też wolę siatkę, ale pograć tak dla zabawy można. Bardzo fajnie, szczególnie, że mogliśmy też potrenować, poznać inne techniki też gry, bo też klubów tutaj w okręgu też zbytnio nie ma jak grać dla młodzieży i też zachęcamy do tej gry i próbowania sportu. Ja na razie wiążę wszystko z piłką nożną, więc zobaczymy w czasie, co wszystko wyjdzie. Pokazowy trening piłki ręcznej to początek nowego projektu Enei Wytwarzanie. W planach są kolejne spotkania sportowe z reprezentantami innych dyscyplin. Partnerem wydarzenia było Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu.